10 lat minęło, jak z bicza strzelił, dlatego jest to idealny moment, aby podsumować ostatnią dekadę w grach FPS. Tak, wiem, że dekada w rozumieniu kalendarza gregoriańskiego kończy się dopiero za rok, jednak tutaj mam na myśli stricte 10 lat, czyli można powiedzieć dekadę według kalendarza kromkowego. Wolę sprostować, bo na pewno się ktoś znajdzie. Dzisiaj przedstawię wam moją subiektywną ocenę tytułów, w które grałem mniej więcej przez ostatnie 10 lat w formie top 20. Wszystkie tytuły oraz miejsca, na których daną grę umieściłem, są całkowicie subiektywne. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że część z was nie zgodzi się z tym, jak to przedstawiam, ale pamiętajcie, to tylko moje zdanie, które postaram wam się w jakiś sposób uzasadnić. Napiszcie mi teraz w komentarzu, jakie FPS-y waszym zdaniem zasługują na miejsce na podium w zestawieniu dziesięciolecia. Przypominam również o ocenieniu materiału po obejrzeniu, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Miejsce 20 należy do gry Fear, a konkretnie do trzeciej odsłony słynnego FPS-a w klimatach survival horroru. Z tego co pamiętam, była to jedna z pierwszych gier FPS w takim klimacie, w które grałem, a konkretniej mówię o Fear 2. Jednak Fear 2 wyszedł 10 lutego 2009 roku, w związku z czym nie mógł pojawić się w tym zestawieniu. Dwójeczka i trójeczka były wtedy dla mnie idealnym połączeniem FPS-a w klimacie horroru. Miejsce 19 to Destiny zarówno z 2014 roku, jak i kontynuacja z 2017 roku, czyli Destiny 2, które niedawno przeszło na model free to play. Co prawda nigdy świat Destiny na dłużej nie zagościł w moim sercu, jednak do dzisiaj pamiętam to niesamowite zafascynowanie, gdy odpalałem pierwszą część i monumentalizm tego, co widziałem dookoła siebie. Seria Destiny z powodzeniem z biegiem lat zagarnęła całkiem sporą rzeszę swoich sympatyków, przez co na pewno należy się całej serii miejsce w moim zestawieniu. Miejsce numer 18 należy u mnie do Army 3 i mimo, że poniekąd odbiłem się troszkę od tego ultrarealistycznego przedstawienia wojny, jakie mamy właśnie w Army 3, to mimo wszystko warto docenić, jak bardzo studio Bohemia Interactive wpłynęło na ogólnie rozwój gier z serii FPS, a przede wszystkim w klimacie militarystycznym. Na miejscu 17 witamy Star Wars Battlefront z 2015 roku oraz Battlefront 2 z 2017 roku. Nigdy fanem Star Wars nie byłem, ale dla mnie te tytuły to po prostu Battlefield w kosmosie. Szczególnie byłem uraczony Battlefrontem 1, gdy dopiero pierwszy raz zobaczyłem, na co tak naprawdę stać silnik Frostbite w klimacie Star Warsowym, a warto też zwrócić uwagę, że aktualnie Battlefront 2 znajduje się w całkiem niezłym stanie. Oczywiście w niektórych sytuacjach nie jest to klasyczny FPS, ale w większości przypadków możemy obserwować grę z perspektywy pierwszej osoby, dlatego też Battlefront ląduje u mnie w zestawieniu. Miejsce 16 wyjątkowe, bo aż potrójne i zastanawiałem się, czy wrzucać w ogóle do zestawienia takie tytuły jak Hell Let Loose, World War 3 czy też Escape from Tarkov, bo jeszcze oficjalnie nie miały swojej premiery, są w wersji beta, są w wersjach oficjalnego, wczesnego dostępu, jednak wydaje mi się, że krzywdzącym byłoby nie wspomnieć o tych bardzo dobrze zapowiadających się tytułach, które miały już swoje 5 minut, jedne bardziej wykorzystały, drugie troszkę mniej, ale w dalszym ciągu nad każdym z tych trzech tytułów toczą się prace nad ukończeniem i wypolerowaniem gry, tak jak to tylko możliwe, najlepiej. Każda z tych gier oferuje fantastyczny klimat na swój sposób, bardzo dobre udźwiękowienie i ciekawy gameplay. Na miejscu 15 witamy Dooma z 2016 roku, czyli piękną, czwartą, pełnoprawną odsłonę kultowej serii, która była naprawdę wielkim, ogromnym, genialnym, soczystym kawałem dobrej rozpierduchy w klimacie starego Dooma z naprawdę genialną grafiką i miodnością płynącą z rozgrywki. Na miejscu 14 umiejscowiłem PlayerUnknown's Battlegrounds z 2017 roku, sieciową strzelankę z elementami survivalowymi, która całkowicie wywaliła w pewnym momencie do góry nogami Twitcha oraz YouTube'a. Wpływ tego tytułu na elektroniczną rozrywkę i wpieprzanie Battle Royale do każdego tytułu od 2017 roku był ogromny.
Miejsce 13 to dla mnie dwie odsłony, ostatnie niestety, Medal of Honor z 2010 roku oraz Medal of Honor Warfighter, w którego grałem najwięcej jeszcze na starej generacji konsol. W Warfightera bawiłem się wyśmienicie, fantastycznie było zobaczyć polski grom w akcji i niestety bardzo brakuje mi Medal of Honor aktualnie. Gra jak i seria miała swój niepowtarzalny klimat. Miejsce 12 to Payday The Heist z 11 roku oraz Payday 2 z roku 13. Cała seria skupiała się na wykonywaniu różnego rodzaju napadów na bank, co nie ukrywam, było takim spełnieniem dziecięcych marzeń o zabawie w policjantów i złodziei. A w Paydayu 2 ze znajomymi naprawdę fajnie kradło się różne rzeczy, a i śmiechu było co niemiara. 11 oczko to Insurgency z 2014, ale bardziej najnowsze Insurgency Sandstorm z 2018 roku, odświeżona, przemodelowana, zaktualizowana wersja Insurgency z roku 14. I moi drodzy, dla mnie to było i jest w zasadzie idealne połączenie realistycznego, lekko pachnącego, hardkorowego shootera z jednak w miarę przystępną rozgrywką jak dla Battlefieldowca. Sandstorm to idealna gra dla kogoś, kto lubi ciężki i mocny klimat przy jednocześnie troszkę wolniejszej rozgrywce. Pierwszą dziesiątkę natomiast top 20 dekady w grach FPS otwiera u mnie Hunt Showdown. Hunt Showdown, gra, która miała swoją premierę w 2019 roku, stworzona przez studio Crytek, która na początku nie miała za dobrego startu, ale w momencie, gdy deweloperzy poświęcili jej należycie dużo czasu, aktualnie jest jednym z moich ulubionych gier FPS. Bardzo ciekawy koncept, idealne zaprojektowanie audiowizualne sprawia, że Hunt Showdown jest najbardziej charakterystyczną w moim przekonaniu i najbardziej wyjątkową grą w swojej kategorii. Na miejscu 9 umieściłem grę, bez której ciężko byłoby wyobrażać sobie FPS-a, RPG-a i looter shootera w jednym. Mowa oczywiście o całej serii gier Borderlands. I mimo, że główne pierwsze Borderlandsy wyszły 20 października 2009 roku, to późniejsze wszystkie już w latach 2010 do końca roku 2019. Borderlands 2, Borderlands Legends, różnego rodzaju Tales from the Borderlands, czy też chociażby najnowszy Borderlands 3. Można powiedzieć, że gry z serii Borderlands napisały od nowa gatunek gier FPP, RPG właśnie a la Borderlands. No a że ja nie przepadam za bardzo za RPGami, to 9 miejsce. Miejsce 8 w moim całkowicie nieobiektywnym zestawieniu to seria Far Cry, która towarzyszy nam, no w zasadzie od bardzo, bardzo dawna, ale konkretnie chciałbym skupić się na Far Cry 3, który był moim pierwszym świadomym Far Cry'em, wydany 29 listopada 2012 roku, który dla mnie był najlepszą i najprzyjemniejszą częścią tego cyklu pierwszoosobowych strzelanin, jakim ogólnie jest Far Cry. Późniejsza część, czyli Far Cry 4, jakoś strasznie nie powaliły mnie klimatem, jednak późniejszy Far Cry Primal, który przeniósł nas w odległą przeszłość około 10 tysięcy lat przed naszą erą, czy też chociażby ostatni Far Cry 5 z 2018 roku, specjalnie pomijam New Dawn, to wszystko sprawiło, że na gry singlowe w klimacie FPS z otwartym światem już nigdy nie spojrzę inaczej jak tylko przez pryzmat Far Cry'a. Miejsce numer 7 to, moi drodzy, Wolfenstein The New Order z 2014 roku, The New Colossus z 2017 roku i zdecydowanie mniej Youngblood z 2019 roku, ale na pewno dwie poprzednie części Wolfensteina, o których wspomniałem, czyli w zasadzie zupełnie nowe, odświeżone, a jednocześnie pełnoprawna siódma część odsłona cyklu Wolfenstein pokazywała nam z powrotem głównego bohatera Blaskowicza, amerykańskiego weterana sił specjalnych, który miał tylko jedno zadanie. Doskonale wiecie jakie, ale nie powiem, żeby mi nie zdemonetyzowali całkowicie tego materiału. Wolfenstein The New Order oraz późniejsza część z 2017 roku były dla mnie taką fantastyczną, piękną i bezpośrednią odskocznią od gier FPS multiplayer. Doskonale wiecie, że jestem głównie multikowy, ale te dwa tytuły sprawiły, że z powrotem zacząłem sięgać po tytuły singlowe.
Miejsce numer 6 to chyba moja ulubiona seria gier single player FPS i mowa konkretnie o Metro. Metro 2033 z 2010 roku, Metro Last Light, późniejsze Metro Redux czy też chociażby Metro Exodus z 2019 roku to części, obok których przejść obojętnie nie może nikt. Niesamowita, trzymająca w napięciu konwencja postapokaliptycznego survival horroru sprawiła, że zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na gry typu właśnie survival horror, podobnie jak z Firem z miejsca 20. Klimat wylewający się z ekranu, niesamowicie ciekawa historia, udźwiękowienie, efekty, grafika. To wszystko sprawiało, że godziny płynące przy graniu w kolejne części Metra były czymś niezapomnianym. Exodus dla wielu nie był czymś takim, czym były poprzednie części, ale cała seria zasługuje na pewno na uwagę. Miejsce numer 5 może was zaskoczyć, ale dla mnie w momencie, gdy grałem w tą grę, było to niesamowite odkrycie. Mowa konkretnie o Superhot polskiego łódzkiego studia. Gra stworzona w zaledwie tydzień na potrzeby konkursu z 2013 roku, później została wydana na komputery oraz na konsole w 2016 roku, w której najciekawszą rzeczą i najbardziej zaskakującą była właśnie mechanika. Co więcej, podstawą jakiejkolwiek zabawy w Superhot jest nie samo strzelanie, ale strzelanie i zabawa czasem, który płynie tylko wtedy, gdy poruszaliśmy się naszą postacią. Jak dla mnie Superhot w zupełnie inny sposób podeszło do tematu, dlatego jest u mnie tak wysoko, bo jest to dla mnie tytuł bardzo, bardzo wyjątkowy. Jak widać, Polak potrafi. Miejsce numer 4 to Call of Duty. I ciężko było mi wybrać jedną grę z serii Call of Duty, które chciałbym tutaj umieścić, bo doskonale wiecie, że ja nie jestem ekspertem i w Call of Duty w zasadzie w ogóle nie grałem, a już na pewno nie od 2010 roku, bo doskonale wiemy, że Call of Duty wydawane jest praktycznie co roku, taki cykl wydawniczy, dlatego też jeśli byśmy wspominali o poprzednich częściach sprzed 2010, to myślę, że każdy z nas grał w te pierwsze części i gdzieś tam z tyłu głowy ma, jak niesamowicie istotny jest to tytuł dla całego FPS-owego świata. Call of Duty jako marka sama w sobie sprawiła, że większość z nas w ogóle zaczęła interesować się grami FPS i podobnie było ze mną. Jeśli mógłbym wyróżnić jeden tytuł, który przypadł mi najbardziej do gustu, na pewno było to najnowsze Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku. Troszkę pograłem również w Call of Duty WW2 przy samej premierze, ale z szacunku dla wyników, wpływu oraz wkładu, jakie Call of Duty miało na mnie i na nas wszystkich, jest właśnie u mnie na liście. Miejsce numer 3, brązowy medal, najniższy stopień podium, oddaję w ręce Counter-Strike'a Global Offensive. Tak jest, moi drodzy, i to jest bardziej ukłon w stronę gry, która otworzyła nasze serca, otworzyła zainteresowanie całej społeczności, całego świata, wszystkich Grażyn, Maćków, Jasiów i naszych dziadków poniekąd na to, co robimy my, czyli na e-sport, na rozrywkę elektroniczną, na pieniądze, które w tym e-sporcie są i praktycznie na nowy styl życia. Counter-Strike jest na rynku od wielu, wielu lat. Można powiedzieć o nim wiele, można zarzucić mu również ogrom różnych dziwnych, złych, niefajnych rzeczy, ale nie można mu odmówić wpływu na to, w jaki sposób gry komputerowe przez ostatnie lata są odbierane. Myślę, że gdyby nie Counter-Strike Global Offensive, to naprawdę wiele rzeczy w naszym biznesie i w naszej branży wyglądałyby zupełnie inaczej. Na miejscu drugim mój ukochany Rainbow Six Siege, gra, która jest już z nami od wielu lat, można powiedzieć, a ja czasem w dalszym ciągu łapię się, że czuję się, jakby to było wczoraj albo jeszcze rok temu. Rainbow Six Siege, który wyszedł praktycznie znikąd jako pomysł, jako w zasadzie jednostrzałowiec i samo studio nawet kiedyś przyznało, że nie miało pojęcia, nawet nie liczyło na taki fantastyczny odzew i odbiór tytułu, który już od dłuższego czasu naprawdę bardzo dobrze się rozwija. Rainbow Six Siege to tytuł, któremu poświęciłem bardzo, bardzo dużo czasu na swoim kanale i na pewno gdyby nie Siege, to byłbym teraz w zupełnie innym miejscu. Natomiast, moi drodzy, miejsce pierwsze bez względu na wszystko, bez względu chociażby na ostatnie, troszkę gorsze chwile,
musi w moim zestawieniu należeć do całej serii Battlefield. Moi drodzy, Battlefield to w jaki sposób wychodziły trójki, w jaki sposób wychodziły czwórki, był moim pierwszym, jedynym w zasadzie w pewnym momencie FPS-em multi, w którego grałem FPS-em ogólnie. To dzięki niemu, to właśnie na nim zbudowałem swój kanał, zbudowałem siebie w internecie, zbudowałem swoją rozpoznawalność i to, że gro z was mnie ogląda i że mogę zajmować się tym, co kocham. Serii Battlefield nikomu nie trzeba przedstawiać, nie trzeba o tej całej serii mówić niczego. Jest to dla mnie numer jeden. Także moi drodzy, pamiętajcie, że to jest czysto subiektywne. Dajcie mi znać, co wy o tym myślicie i jakie macie swoje własne preferencje. Ja się już z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!